Mieszkamy w Opolu, przyjechałem 3 marca. Mieszkamy tam blisko do Kijowa. Jak to czujecie się w Polsce, jaką pomoc znaleźliście? Jak sobie po prostu radzicie? No radzimy dobrze, bo wcześniej pracowali tu w Polsce z mężem i teraz jak zaczęła wojna, to mąż był tutaj w Polsce i my przyjechali do niego tu. I na co oczywiście przeznaczycie te pieniądze, które uzyskaliście z tej pomocy tutaj od organizacji z Tajwanu? No nie spodziewali. Bardzo dziękujemy za taką pomoc. No, kupimy jedzenie, ciuchy, tam jakieś buty na zimę, nie? No coś, co potrzebują dzieci. Córka skończy studia, ale na Ukrainie, online, bo uczy się na położnictwo. A synek chodzi do szkoły. A ten mały jest w domu z mamą. Czy wy pracujecie oboje z mężem tutaj, jak jesteście? Jak wygląda wasza sytuacja? Nie, no mąż pracuje i nie pracuje, bo musi siedzieć z nim w domu, bo jeszcze jest za mały, a mąż pracuje. Jak teraz po tych kilku miesiącach w Polsce, jak się tutaj czujecie w polskiej społeczności? Dobrze, bardzo dobrze. Chcę tu mieszkać, bo bardzo podoba mi się w Polsce. Udało się i w tym miejscu chciałbym podziękować w imieniu organizacji Fundacji Cusi. No wszystkim zaangażowanym w tę akcję pomocy humanitarnej. No w tej chwili możemy powiedzieć, że po tych 4 forsownych dniach akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Udało się dostarczyć 3000 kart uchodźcom z Ukrainy, tym najbardziej potrzebującym. Współpraca z miastem i z gminami w naszym regionie układała się bardzo dobrze. I no, cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Mam nadzieję, że może się to da powtórzyć w przyszłości. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej, no ale powiedzmy, że ta pomoc będzie jeszcze dłużej potrzebna, więc myślę, że jakąś akcję w jakiejś formie będzie można tutaj w naszym regionie powtórzyć. Udało się jak najbardziej. W tym projekcie, można powiedzieć, uczestniczyło 15 gmin łącznie z Opolem. Kluczbork, Strzelce Opolskie, Brzeg, Nysa, Głuchołazy, Dąbrowa, Prudnik. Wszyscy się zorganizowali, przyjechali na czas, przyjechali ze swoimi uchodźcami i wydaliśmy łącznie 3000 kart do dzisiaj, do piątku. Co było najtrudniejsze w tej operacji, pani dyrektor? Jak zwykle poinformowanie, zidentyfikowanie potrzebujących. Musieliśmy sprawdzić, czy te osoby, które tutaj przyszły do nas, czy to są te osoby zidentyfikowane przez nas i przez tamte gminy jako osoby potrzebujące oraz zgodnie z zasadą, którą narzuciła Fundacja Cusi, żeby nie były to osoby, które wcześniej już korzystały z tej akcji, która się u nas odbyła w czerwcu i polegała na wydawaniu kart do sieci handlowej. Także te osoby też należało zweryfikować i wyeliminować. I dla tamtych gmin na pewno dostarczenie ich, bo no w Opolu nie ma problemu, natomiast tamte gminy musiały w bardzo krótkim czasie ogarnąć transport, poinformować tych ludzi, bezpiecznie ich tu dowieźć i bezpiecznie odwieźć. Ale myślę, że wszystko się świetnie udało. No i międzynarodowa współpraca zarówno pracowników miasta, jak i wolontariuszy. To jest też jeszcze jedna niezwykle cenna rzecz. Tak, muszę powiedzieć, że to jest coś, co mnie fascynuje. Pierwszy raz biorę udział w takim zdarzeniu bardzo międzynarodowym. Niesamowita jest ta współpraca. Ci młodzi ludzie, którzy tutaj pomagają bezinteresownie, ale też z fundacji, studenci z różnych miast, z różnych krajów. Niesamowite. Niezwykle wzruszające. Prawie łzy w oczach mi stanęły, a nie stanęły tylko dlatego, że wiedziałem, że się przed tymi łzami muszę powstrzymać, ale rzeczywiście finisz pięknej akcji. Oby takich jak najwięcej, bo ponad 4000 osób otrzymało bezpośrednią pomoc finansową, którą przekazała Fundacja z Tajwanu. Ona zdecydowała o tym, do kogo te pieniądze trafią, sama te pieniądze przekazała. Prawie 6 milionów złotych, o takiej kwocie mówimy, więc za to można byłoby budować dobre przedszkole. Ta pomoc trafiła bezpośrednio do uchodźców. Widać było po tych osobach, które tu w Stegu Arenie pojawiły się z całego województwa. Widać było, że są osoby, które rzeczywiście potrzebują wsparcia. Często nawet duchowego, nie tylko o pieniądze chodziło. W tej części akcji właśnie miała okazję wziąć udział ogromna część Opolszczyzny. Rzeczywiście, to jest druga taka akcja wspólnie z Fundacją z Tajwanu. Tym razem 15 samorządów z całego województwa. To jest ważne do podkreślenia, bo to współpraca między samorządami Kędzierzyna, Nysy, Brzegu, Krapkowic, Opola, oczywiście
wielu innych większych, mniejszych miejscowości z całego naszego regionu sprawiła, że w ciągu 4 dni tu w Stegu Arenie pojawiło się ponad 3000 osób, które odebrały czeki wsparciem finansowym na pobyt w Polsce. Wydadzą te pieniądze w naszych sklepach, ale dzięki temu będą mogli poczuć się troszeczkę lżej, może oderwać czy zapewnić sobie jakąś potrzebę. To jest dobro, które się mnoży, też to chcę podkreślić, bo dobro to jest taka jedyna rzecz, która chociaż się ją dzieli, bo żeśmy te pieniądze rozdali, to ona się mnoży, bo przy okazji ci uchodźcy dzielili się z pieniędzmi swoimi, wrzucali do takiej specjalnej skarbonki. Dzięki temu zbierała się całkiem pokaźna kwota, aż ciężko było mi te pieniądze unieść na to, żeby wspomóc hospicjum w Opolu. Także jak widać, warto pomagać, bo to dobro wraca.